dawał sobie jest... prawo do ocen moralnych, a teraz wyszło, że jest skorumpowany. Prosta sprawa. I tu się całkowicie zgadzam z Dominiką Wielowiejską. Z czego to wyszło, drodzy byli koledzy z TVP? Z czego to wyszło? Czy już jest wyrok? Proszę, ja się z nim zapoznam. Proszę mi go przekazać. Bardzo chętnie go przeczytam. Nie chcę, podkreślam, nie chcę zajmować stanowiska, winny czy niewinny, bo nie mam o tym pojęcia, tak jak wy nie macie o tym pojęcia. Dominika zwraca uwagę na obecność kamery, natomiast oczywiście. No i przypomnę, jakim był Józef Pinior. Gdyby państwo nie pamiętali, to ten człowiek, który amerykańskiego prokuratora, który miał 27 lat, ze swojej kryształowej biografii tuż przed stanem wojennym, był przed SB narażając wiele osób należących do Solidarności 80 milionów złotych. Za podziemie były skazane na 4 lata, dziś miał się rzekomo opołosić na kilkadziesiąt tysięcy. Masowo Dominika stawia wątpliwości i można im mieć. Ja, tak jak powiedziałem, nie będę na ten temat się wypowiadał. Natomiast co innego mnie zirytowało w tej sprawie. Obecność kamery wiadomości, bo to znowu taka metoda, która kojarzy się który miał być tylko taki pomocnik panią Bidą, na przykład, jak jego szef powiedział, która kojarzy się nawet nie mam z dawnymi czasami, kiedy prokuratora, żeby wychodzi, wydawał wyrok na konferencji prasowej. I rezultat no i teraz taki, że on prowadził tę sprawę i dzięki niemu w ogóle była ta sprawa. Wydam. I wiemy, jak to ISAS Group była operowali. Temat we wszystkich dzisiejszych gazetach na czołówce, w fakcie także wielka miłość determinacją prezesa Jacka Kurskiego z dziennikarką Joanną Mówiłem, i ten człowiek, osadzi, między, nie ukrywają, ma 97-6 lat, dalej żyje, jest na takiej bardzo małej, inny temat, oprócz tego, że działa. Taki przewodnik po reformie edukacyjnej Janny Zaleckiej. W jednym krokach co najważniejszego się zmieni. Na trzecie zdanie znajdą Państwo także ciekawy tekst dotyczący Ministra Obrony Narodowej. Nie wiemy i nie dowiemy się, skąd Macierewicz Antoni wziął swoje relacje o tym, że Rosjanie za pośrednictwem Egiptu za jednego dolara odkupili od Francji te mistrale, które Francja nie mogła im legalnie oficjalnie sprzedać, ponieważ były objęte embargiem. Znaczy chodziło o prostu nałożone na Rosję. To nie jest jeden taki moment, gdzie... Uprzejmie wyjaśniam, że informacje dotyczące transakcji między Egiptem a Federacją Rosyjską pochodziły z niejawnych źródeł. Tak MON odpowiedział posłom opozycji pytającym o tajemniczą transakcję. Jakąś miarę i wystarczy. Tak w ciągu miesiąca pewne źródło, bardzo dobre źródło zamieniło się w tajne, czy niejawne źródło. W taki sposób utajnić można wszystko. Ja bym chciał nadal usłyszeć, ale to, że jak to się stało, że minister Antoni Macierewicz pędził na złamanie kary 10 kwietnia 2010 roku. Zakończenie. To jest, ważne. Wielkiej tragedii. Bo to pokazuje, po to, żeby przejąć tajne archiwa operacji służb wywiadowczych i wyniósł je elegant podczas miał odpowiedzi. Jak to się stało, że raport likwidacji w USA był przetłumaczony tylko na jeden język obcy. Rosyjski. Jak to się stało i dlaczego pierwszą, jedną z pierwszych decyzji ministra obrony narodowej było wstrzymanie przetargu na program Wisła obrony przeciwpowietrznej polskiej, słaba, najsłabszy punkt naszej obrony w ogóle. Pytań jest całe mnóstwo. O mistrale za dolara też chętnie bym zapytał, ale to w sumie w tym wszystkim niemoralny, chyba nielegalnie, powiedzmy, rozcielać język jemny. O co warto by było ministra Antoniego Macierewicza zapytać. To dzisiejszy fakt, tam także dwójka ocalonych z katastrofy lotniczej na Kolumbii. Nie znaczy, że zawsze są dotrzymane, że to działa, ale w jakimś sensie też. Drużyna piłkarska z Brazylii. Wielka. Odkładam moje fakty po to, by zerknąć do Rzeczpospolitej, która informuje, że płatne telewizje przenoszą się do sieci. Amerykański operator AT&T rusza z internetowymi pakietami kanałów Direct TV. Analitycy twierdzą, że to początek końca telewizji satelitarnej. Ja myślę, że ten początek końca to już jakiś czas temu nastąpił. Jeśli każdy, choćby my, transmitując ten przegląd prasy za pomocą jednego prostego urządzenia telefonu do internetu, każdy może sobie zrobić własną telewizję. Bez poruszenia kosztów albo wnosząc bardzo niewielkie koszty i tylko od Państwa inwencji, kreatywności i szaleństwa. Zależy, kto będzie was oglądał, na jaką skalę i ile na tym zarobić. Ale jednak gdzieś tam odwołują się do pewnej atmosfery i pewnej obszernie się nad tym zastanawia. Zachęcam Państwa do lektury. Chciałbym zachęcić Państwa także do sięgnięcia po Gazetę Polską.
to jest bardzo niepokojące. Specjalnie jak się słyszy ludzi, którzy mówią o rzeczy, które jakby w ogóle nie mieli pojęcia o historii, albo to jest zawsze. I dlatego mi się wydaje, że wszystkie procesy i zdanie były ważne. Otóż pozwolę sobie przeczytać Państwu. Każdy, kto nie wierzy, to teraz może który wychodził zobaczyć i na mówił teleskopie. Każdy dokument, który kilka dni temu na stronie internetowej koduj24.pl, to jest widzenia kodu, to jest pewna, ukazał się tekst szkalujący żołnierzy wyklętych. Autorka artykułu nazwała członków antykomunistycznego podziemia pisowskimi bohaterami. Ale, czyli ale według to jest Gazety Polskiej Codziennie określenie pisowscy bohaterowie uważam, to jest określenie że jeżeli mamy szansę z tym walczyć, to musimy coś się chyba wymknęło spod kontroli, panie prezesie. Wiem, że pan śpi historię, pełną historię, ale trzeba tam porządki zrobić. Tak jak wszyscy wiedzą, pisowscy bohaterowie, historia nie jest nie tylko historia. To jest tak jak Orwell, jak powiedział, ten, który kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Zapytam jeszcze jedną rzecz. Nieimitowana rehabilitacja poza kolejnością oraz kompleksowa opieka lekarska. Akurat Niemcy są takie krajem, właśnie świadczenia rząd zagwarantuje dzieciom takie po ciążach, dziś często kończących się jednak legalną aborcją. Nie notują takiego sukcesu, to tekst Klary które były bardziej ofiarami w środku, także Michał Potocki o tym, jak Rosjanie naciskają na Białoruś. To są partie, które w Moskwie nie podoba się o tych relacjach z państwami Zachodu na Białoruś. Praca na temat budowy rosyjskiej bazy wojskowej na Białorusi, czyli Władimir Władimirowicz Pacy. Ale po zwycięstwie Trumpa już uważajcie, uważajcie, takie bardzo niepokojące was z Ukrainy. Tygodnik Wojny, Polityka i Tygodnik Powszechny. W tygodniku powszechnym, czy Kościołowi grozi schizma, wywiad z papieżem Franciszkiem i Szymon Hołownia w środku, także o krytykach pontyfikatu. Macie tam już Polskę, który ja młody papież stawiają bardzo kontrowersyjnie. Dlatego, że Trump wygrał, że powiedzmy, że takie zjawiska są. Zawsze na marginesie te zjawiska są. Ale myślę, że to, co pan mówił, jest ciekawe, że w Niemczech tak, są takie ruchy, ale to dotychczas przynajmniej odpukać były na marginesie. Jedno z wielu, ale kontekstów sobie żartą bywa zdjęcie kucha, które zadało na Hitlera, która skończyła jego karierę polityczną. Tak, jednak w Niemczech ta buna takich rzeczy jest o wiele mocniejszy niż wielu z organizacjami pozarządowymi. Zaledwie 15% finansowania tych organizacji pochodzi z budżetu państwa. Warto o tym pamiętać. To dzisiejsza polityka. Zachęcam Państwa do lektury gazet, tygodników. 5:59, 5 sekund, najwyższy czas na informacje w radiu Tok FM. Łatwiej przejść na coś, co jest takie miękkie wersje tego. Dziękuję bardzo. Andrew Nagorski, dziennikarz, pisarz, autor czasu Łowcy Nazistów. Na tym kończymy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Kolejna promocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat, jak to będzie miało wpływ na nasze życie. Każdą środę tu o 21:30. Kalumnie, a czasem zapraszam. Jawne kminy z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku. I tak po 12:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nie żyje dwóch górników, sześciu ciągle jest poszukiwanych. W kopalni Rudna w Polkowicach trwa akcja ratunkowa. Pierwsze radio informacyjne. Powiemy też o drugim dniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Szczecin. A także o polskim wzroście gospodarczym w trzecim kwartale. Informacje Tok FM. Marta Beruć-Burzyńska i Katarzyna Okulińska. Zapraszam. Sześciu górników nadal jest poszukiwanych w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach, gdzie wczoraj wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć. Jak powiedziała rzeczniczka KGHM Polska Miedź Jolanta Piątek, nadal trwa akcja ratunkowa.
poszukiwaniach bierze udział 9 zastępów ratowniczych, których skład wchodzi 45 osób. Tuż po wstrząsie informowano, że podziemie jest uwięzione 16 górników. Później, że 10 po północy rzeczniczka poinformowała o śmierci jednego z górników i ewakuacji ze strefy zagrożenia na powierzchnię 8 osób. Poszkodowani trafili do szpitali, między innymi do Głogowa. Ratownicy czytali wówczas w kopalnianych wyrobiskach 7 górników. Po godzinie 2 przedstawiciele władz KGHM podały, że podziemie znaleziono ciało kolejnego górnika oraz że trwają poszukiwania 6 osób. Poinformowano, że z poszukiwanymi nie ma kontaktu. Władze KGHM podały również, że wstrząs w kopalni Rudna był bardzo silny i spowodował duże zniszczenia. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 1500 metrów, a jego magnituda wyniosła około 3,4 stopnia. Jak podaje KGHM, kopalnia Rudna jest największą kopalnią miedzi w Europie i jedną z największych głębinowych kopalni tej rudy na świecie. Zasoby tej kopalni to 432 miliony ton rudy miedzi. Wydobycie prowadzone jest tam od 1974 roku, a średnia produkcja w kopalni Rudna wynosi 12 ton rudy rocznie. Eksploatacja złoża prowadzona jest w trzech regionach wydobywczych. Współpraca gospodarcza będzie głównym tematem drugiego dnia wizyty prezydenta w Szwecji. Wczoraj Andrzej Duda wraz z żoną przyleciał do Szwecji i wieczorem spotkał się z kolonią, której dziękował za wspieranie polskiej kultury. Drugi dzień wizyty prezydenta w Szwecji rozpocznie się od udziału w forum gospodarczym. Andrzej Duda będzie chciał pomóc w promocji polskich przedsiębiorstw. Pan prezydent będzie zawitał w grę, że bierze ze sobą polskie start-upy, młodych polskich oraz nieprzedsiębiorców, powiązując ich dla nich duże forum przez innowacyjności gospodarcy i myśli technicznych, takich, która powoduje rozwój naukowy, O jego talencie mówił podczas spotkania z dziennikarzami komisarz wystawy Ramon Kierko Kajro. Wystawę można oglądać do 26 marca. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
kraju zachmurze nieduże, czasami opady śniegu, od północy kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe marznące deszcz, powodujący gołoleć. Temperatura dziś od 1 stopnia na przeważającym obszarze do 6 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Tematów, o których mówimy. Radio 24. Pytanie. Słowem wszystko. Skąd powziął informację Antoni Macierewicz o mistralach? Z głowy, z trzewi, z jaźni, napisał pan Artur do nas. Media a Expert, o środa, nie będziemy, będziemy cen, markowe smartfony i tablety już od 299 zł. Sportki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i były dyrektor Wojskowej Akademii Technicznej. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. A już teraz Państwa i moim gościem jest dr Artur Bartoszewicz, koło Nowa. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Czy emeryci będą mogli sobie cały czas swobodnie i lekko dorabiać na swoje niskie przyszłe emerytury? No wszystko zależy od tego, jak ostatecznie ustali się wymiana jakichś takich wewnętrznych ciosów i próba sił w partii rządzącej, która jak chyba już nie pierwszy raz wypuszcza pewną propozycję i testuje Rzeczpospolitej wczorajszeństwo dokładnie, testuje społeczeństwo, na ile byłoby zainteresowane. Jak widać ze strony Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny, Rodziny Polityki Społecznej, jest to pewna koncepcja, która ma dać prawo do dorabiania, o ile ta wartość dorabiania będzie do 70% średniej płacy, a wszystko powyżej już będzie odbierało przynajmniej część emerytury, powyżej 130% tej średniej nastąpi w ogóle odebranie praw emerytalnych. To co bardzo ciekawe, zwolennikiem tego rozwiązania jest wicepremier Mateusz Morawiecki. I to jest przynajmniej w tym obszarze zaskakujące w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy i tego, że na rynku pracy pracowników brakuje i będzie brakowało coraz więcej. W najbliższych latach zabraknie nam dodatkowo około 2 milionów ludzi, którzy w cudzysłowie znikną z rynku pracy, albo pójdą na emeryturę, albo w wyniku zwykłych, naturalnych przyczyn będzie wymieranie części społeczeństwa i część będzie migrowało. Minister edukacji Anna Zalewska przekonywała wczoraj w Sejmie, że proponowana reforma wraz z przygotowywaną nową podstawą programową są przede wszystkim nastawione na podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów, między innymi w dziedzinie matematyki, języka polskiego, języków obcych i informatyki. Tam nie tylko nowoczesne podstawy, nie tylko czytanie, ale podstawy programowania i podstawy gry w karty. Bo to właśnie ma wzmacniać matematykę, to też wyszło z badań, proszę Państwa, ale nikt nie zastanowił się, w jaki sposób można było to wgrać. Teraz wszystko to ma stać się codziennością polskiej szkoły i minister edukacji zapewnia, że są na to i pieniądze, i pomysły, i opracowane sposoby ich realizacji. W takie deklaracje nie wierzy Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej, która zarzuciła Niezależnie, że chce do polskiej szkoły wprowadzać rozwiązania, które od dawna w niej już funkcjonują. Otóż pani minister, nauka języka obcego w szkołach jest obowiązkowa od pierwszej klasy i jest obowiązek kontynuowania nauki tego języka, bo już jest w systemie edukacji. Gimnazjaliści dzisiaj mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a pani odkrywa Amerykę i mówi, że to jest ta zmiana. Pani wciska ludziom pieniądze. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oceniła, że rządowy projekt reformowania systemu oświaty jest pochopny, nieprzemyślany i pełen. Dlatego zwracam się do nauczycieli, rodziców, żeby przeciwstawili się tej reformie. I wzywam panią minister Zalewską i cały PiS, żeby wycofał tą reformę, a przynajmniej ją opóźnił o co najmniej rok. Tomasz Jaskuła z klubu Kukiz15 wnioskował o skierowanie propozycji rządu do komisji. Jednocześnie powiedział, że zmiany są potrzebne, ale w innych dziedzinach niż chce je wprowadzać rząd. To stara się temu obywatelowi ograniczyć jego prawa, co oczywiście pokazuje, że model państwa, w którym funkcjonujemy, jest absurdalny i to naprawdę nie jest sytuacja obecna. To znaczy te relacje i to jest w systemie podatkowym, to jest w systemie emerytalnym, jest zdrowotnym również. Wszędzie jesteśmy
przyznała, że wbrew zarzutom opozycji projekt jest pozytywnie oceniony przez ekspertów i wprowadzany we właściwym kierunku. Rok 2017 to pierwszy krok w tej reformie. To będzie pierwsza klasa, która nie będzie pierwszej klasy gimnazjum, pozostaną te dzieci w szkole podstawowej. Czyli jest to ewidentne, jest to ewolucyjna zmiana. W 2023 roku odbędą się pierwsze matury w nowym systemie, a więc wdrażanie zmiany będzie trwało 6 lat. Gdzie to jest koszty? To, co jest ważne, tworzymy wspólny system uczenia i wychowania. I dlatego wzmacniamy szkoły podstawowe. Według zapowiedzi minister edukacji dzisiaj mają być opublikowane podstawy programowe, które będą obowiązywać w zreformowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w szkole. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. W sześciu górników nadal jest poszukiwanych należącej do KGHM kompanii Nudna w Polkowicach. W dniu wtorek wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć. Włączyliśmy się z Jolantą Piątek, rzeczniczką prasową KGHM Polska Miedź. Dzień dobry, witamy. Zarządzanie na przykład przedsiębiorstwami, niż przedsiębiorca zarządzając swoim, nie był jest tego w stanie zrobić, dopóki nie będzie w stanie zrobić, jest kwestionuje prawo funkcjonowania w tym modelu, o którym rozmawiamy. To, co jest dużym zagrożeniem, to, że dziś na 5 milionów, to w około 350 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, podejmuje pracę, ale to wynika z tego, że dosyć dużą wartością emerytury dysponują po przejściu na emeryturę emeryci, czyli dosyć dużym udziałem ostatnich zarobków. To jest 60-70%, czasami to wszystko zależy od średnio 2/3, tak, 2/3 wartości, ale to będzie się pogarszało, dlatego że wartość przyszłej emerytury z uwagi na wydłużanie się okresu życia, wydłużanie się okresu, na którym będziemy funkcjonować na emeryturze, spowoduje, że nasze emerytury w przyszłości będą być jednej trzeciej stopni. I w nocach właśnie, przepraszam, emeryt będzie zarabiał mniej, a jeszcze ciężej będzie sobie podwyższyć swoje świadczenie i ewentualnie. Teraz pytanie, co wyluje? To znaczy, ja szczerze mówiąc o tym, że jestem całkowicie przeciwny temu systemowi emerytalnemu. Uważam, że powinniśmy się mocno zastanowić, czy w ogóle go kontynuować i czy w ogóle emeryt powinien być. No pytanie, czy w ogóle powinien być, czy nie powinna być prostej jakiejś podstawy emerytury obywatelskiej, a każdy z nas powinien troszeczkę budować większą odpowiedzialność w formie odkładania. Z jednej strony oszczędzania, z drugiej strony niedowolenia idea emerytów, bardziej na solidaryzmie społecznym. Ale z tym solidaryzmem, właśnie to jest problem, znaczy jak ja widzę takie słowa, solidaryzm społeczny, to nie wiem, co jest tym społeczeństwem, co jest tym solidaryzmem. Wszyscy się składamy na państwo w taki czy w inny sposób. No tak, ale to jest na społeczeństwo. To jest pytanie tak naprawdę, co my budujemy. To jest tak jak społeczna gospodarka rynkowa. Czy ona jest społeczna, czy gospodarką, czy w ogóle jest rynkowa, tak? Jeżeli nie wchodzi się w te słowa, to jest dyskusja, słowa takie magiczne, z którymi jesteśmy karmieni przez ileś ostatnich lat, tylko po to, żeby pod nimi ukrywać różnego rodzaju zachowania patologiczne, które pozwalają władze wkraczać coraz głębiej w sięgać do twojego portfela. Ale sytuacja, która jest niebezpieczna, to ta właśnie, że jak będziemy zarabiać o wiele, czy dostawać emeryturę o wiele mniejsze niż obecnie, co spowoduje, że nie będzie nam bardzo często starczało na w pełne zaspokojenie potrzeb socjalnych i takich życiowych, co spowoduje oczywiście, że będzie chęć dorabiania, bo tu się ujawni szara strefa, czarna strefa, czy de facto szukanie środków na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, albo pójdziemy w mechanizm stylu różnego rodzaju zasiłków dodatkowych, czyli dalej będziemy odciążać z budżetu państwa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, żeby w ogóle wypłacać, no bo nie będzie pieniędzy, albo będzie mechanizm, w którym poza FUS-em będą wypłaty socjalne, no bo trzeba będzie tym emerytom w stanie, w którym oni nie zaspokają swoich potrzeb, to dawać zasiłki. Co oczywiście dzisiaj może ktoś powie, jest absurdalne i to się nie zdarzy, ale ja powiem w ten sposób. Jeżeli struktura społeczeństwa się zmieni, a się zmieni, czyli społeczeństwo się zastanie, że jest emerytów będzie coraz więcej, to znaczy ich siła głosu w relacji do pracujących procesach wyborczych będzie wyższa. I mieliśmy kiedyś partię emerytów i rencistów i w ciągu 10 lat będziemy mieli partię emerytów i rencistów z ogromnym roszczeniem do praw związanych ze świadczeniami uzupełniającymi. I co jest niebezpieczne? Znowu to jest niestabilność systemu, bo dzisiaj dochodzi do głosu jakiś pomysł, czy jakaś opcja, która mówi zabroni. Za chwilkę będziemy mieli dyskusję odwrotną. I tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa finansów publicznych nie ma stabilnego systemu, który by działał dłużej w jednym modelu niż 5 do 10
lat. To jest naprawdę jakaś patologia i jakieś uwiązanie, kiedy każdy następny przychodzący twierdzi, że on ma lepsze rozwiązanie. On nie diagnozuje, on nie rozumie problemu, tylko zakłada, że środkiem realizacji jesteśmy w stanie załatwić wszystko. Celu żadnego w tym nie ma. Ja nie wiem, co dzięki temu rząd chce osiągnąć, bo tego mi się nie artykułuje. A jeszcze, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jest informacja, że tak naprawdę to jest gra wewnątrz, ale naprawdę to większość posłów Prawa i Sprawiedliwości to bierze emeryturę, bierze dodatkowo pensję sejmową i tak naprawdę to mogło być uderzyć w nich. To znaczy, to jest już w ogóle absurdalna logika, bo jeżeli opierać będziemy decyzję o państwie, o przyszłości państwie na własnym indywidualnym interesie, to jest rzecz, która z dobra dnia, tak zdaje się robią. Ale to jest rzecz, która tak naprawdę odwraca logikę, bo marzy mi się cały czas rzetelna analiza, rzetelne testowanie, pilotażowanie działań przed ich wprowadzaniem masowym. A u nas testujemy na całym społeczeństwie, może się uda, a jak się uda, to zobaczymy. Jak to jest wolna od podatku, testowana przez dwa dni całe, ale oczywiście, ona jest, to nawet nie testowana, maglowana przez dwa dni, a testowana to wszyscy dopiero odczujemy, kiedy okaże się, że ten system zafunkcjonuje i ten test będzie objawiał się właśnie rozwiązaniem na całym społeczeństwie. Co jest niebezpieczne, to właśnie cały czas pokazywanie pewnych fragmentów rozwiązań, czyli brak spojrzenia systemowego na emeryturę, brak spojrzenia systemowego całościowego na system podatkowy i łączenia tych elementów. I jeszcze pójdę głębiej. I to, co za chwilę, o czym pan rektor będzie rozmawiał, o systemie, o zmianie tych reform edukacji, przecież to wszystko są naczynia połączone. Jakich ludzi wprowadzamy na rynek pracy? Taką mamy wydajność gospodarki. Takie mamy możliwości płacenia podatków. Jaki system podatkowy? Takie mamy na przykład oszczędności. Jakie oszczędności mamy? Takie mamy roszczenia wobec systemu emerytalnego. Albo ktoś to zacznie rozumieć, albo będziemy udawać zarządzanie państwem, a od 27 lat i nawet wcześniej. Myślę, że to zwróci uwagę, że odnoszę wrażenie, że udajemy zarządzanie państwem. Jesteśmy mistrzami w zrywach, a nie w improwizacji. Tylko tak, tylko że możemy to robić ale chciałbym, żebyśmy w stosunku do tego, co nas bezpośrednio dotyczy, przestali udawać. Możemy sobie oczywiście narzekać. To nie jest pani rektor, że narzekanie, bo to nie jest kwestia tego, że ja mam korzyść sobie, czy ktokolwiek kto w ten sposób mówi. Tylko jednoznaczne żądanie jako obywatel, który płaci podatki, a płacę podatki i to dosyć znaczne, żądam odpowiedzialności od każdego człowieka, który rości sobie prawo pójścia do władzy. Ludzie, zastanówcie się, jeżeli wstajecie rano i twierdzicie, że chcecie rządzić Polską i naszym państwem, to zastanówcie się, czy macie odpowiedzialność w tym zakresie. Jak nie macie, spójrzcie w lustro, to naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc pracy, jeśli możecie się wykazywać. To jest piękny apel o samooczyszczenie. Niestety myślę, że szósta rano to jest w stanie na 14 dzień się zacząć. Dla nich to jest rynka, w tym dali. No tak, trzeba przez rolę śnieżną. Narcyzm rośnie od 6 do 14 i potem wybucha emocjami. Trochę później pobudkę mają ci, którzy podejmują kluczowe decyzje w tym państwie, czy walczą o noc. Bardzo panu dziękuję, dyrektor Eltor, bardzo szewieczko, ale zarazowa był państwa i moim gościem. Za chwilę informacje, proszę zostać. Są napisane zupełnie inne rzeczy, czyli pierwsze śniadanie w toku. Wielkość Haka i przeciętność Tomka. Mark Twain pisał również powieści historyczne oraz rozprawy ekonomiczne. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Reklama. Lekarze i położne. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Zawsze biegać. Schowotne. Będę telewizorować. Dostanę awans. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Niektóre postanowienia noworoczne chciałbym może zrealizować. Wejść na Google Live. I sprawdzę jeszcze w ramach Polski Pomocy Rozwojowej. Rozmawiamy i opinię o pracodawcach oraz założę przedmiotem tego projektu, który Polska Misja Medyczna realizuje w tej chwili. Wirnie z Myanmar oraz Gdańska Koordynator Medyczny projekt z Polskiej Misji Medycznej zrealizowany na tym kraju. Firmy po raz pierwszy pracują w tym roku i skupiamy się na działaniach związanych z opieką pediatryczną i położniczą właśnie w tej organizacji, która często jest dotykana katastrofami naturalnymi, zwłaszcza w sporze deszczowej. Współpracujemy z Lekama Association of Stone International, skupiamy się na pomocy pediatrycznej i na współpracy z położnymi w Łotwie i ośrodkach zdrowia
uwaga związanych właśnie z dostępem Łachemy. W samej Łachemie w regionie jest 9 ośrodków, tak zwanych Rural Health Center, w którym z reguły pracują i pielęgniarki, i położne, i medical clinical officer, czyli taka osoba mniej więcej z średnim wykształceniem medycznym. Pod takimi ośrodkami są tak zwane staff center, w których pracuje tak naprawdę tylko położne. I one zajmują się przebywami w ciąży, one również udają się na wizyty domowe do wiosek, również często towarzyszy kobiety urodzącej w drodze do szpitala. A jak Państwo oceniacie poziom służby zdrowia jako naprawdę medycznej w tej części biznes, w którym pracujecie, czyli Delfii Rawazji? Podstawowa podczas dokumentu jest dość dobrze zorganizowana. Natomiast na pewno brakuje rynku pracy w samej szpitali w Łachemie. Tak naprawdę jest dwóch lekarzy przedmiotów z wykształceniem medycznym, a pacjentów znacznie, znacznie więcej. Są tutaj między wykształceni, natomiast jest za dużo pacjentów, a oni mają za mało czasu. Też zdarza się, że ten sprzęt może zbytnie być wystarczający, ale często już jest bardzo nienowoczesny, czasami łatwiej wykorzystać, chociażby koło się w podstawowym sprzęcie, który jest nowy, który jest nowy podczas lokacji, a na pewno będzie dłużej i aktywniej usługi. Widzi Pani chęć współpracy w takich projektach ze strony firmańskiej, czy chęć współ uczestniczenia przez partnerów firmańskich w realizacji głoszonych projektów skierowanych na poprawę jakości ochrony zdrowia? Jestem to ogromnym wrażeniem na społeczność lokalną i społeczność medyczna, z którą współpracujemy w tym oddziale. Jest ogromne zainteresowanie i chęć uczestniczenia w szkoleniu. Dużym ułatwieniem dla nas jest to, że mamy tłumacza lokalnego, który jest wykształconym lekarzem. Wiele pracy na tych podpisach znamy, że bardzo dużo może się zajmować obsługą rynku. A Tajwańczycy chcą współpracować, chcą zażyć ze swojej strony w taki projekt. Jak najbardziej, tutaj Stowarzyszenie Łachema Association, z którym mamy okazję współpracować, bardzo chce pomóc swojej lokalnej społeczności. Często pomagają nam w załatwieniu dostępu do leków, do których wcześniej nie mieliśmy wiedzy, ale doskonale jak zdobyć choćby immunoglobulinę, pomagają w transporcie do Łachemy, czy w takich rzeczach, o których wcześniej nie myśleliśmy, tych logistycznych, są bardzo pracne. W Łachemie pracuje również Anna Siewi, położna, która dla mnie w Polskiej Medycznej Szkoli wspiera, uczy, co Pani robi. Nasze działania są podzielone na dwie części. Najpierw szkolimy, ale to nie jest tylko tak, że przekazujemy swoją wiedzę w turnie, ponieważ położne tutaj, jak i akuszerki, tradycyjne asystentki porodowe, takie kiedyś u nas dawne babki, przekazują się dość dużym poziomem wiedzy. W zależności od tego, jak długo się uczyły, różnym, ale nie można powiedzieć, że my ich tylko uczymy. My jak wydzielimy się doświadczeniami, wspieramy ich i pokazujemy nowe drogi dojścia do pewnych rzeczy i to jest najważniejsze, zaznaczamy. Staramy się nie tylko mówić, opowiadać, ale też rozmawiać, jakie są ich doświadczenia, czego im brakuje i w czym moglibyśmy im pomóc. A następnie jest jak wyczyn praktyczna, po szkoleniu pokazujemy różne scenariusze porodowe, w czym pomaga nam bardzo dobry tamten porodowy, nowoczesny, który pomaga im przećwiczyć sytuacji symulowanej, pewne sytuacje, jak sobie z nich poradzi, ponieważ będzie to dużo łatwiejsze, jeżeli spotkałem takie sytuacje w życiu. Pani działa w pracuje nie tylko w szpitalu w Łachemie, także w tych wiejskich ośrodkach zdrowia. Jaki to ośrodek wiejski, ośrodek zdrowia w firmie Fulcini Rawali wygląda? Działam do tej pory w 4 takie ośrodki. One są bardzo różnie urządzone. Od takich dość dużych ośrodków, powierzchniowo dużych i dobrze zorganizowanych, do takich mniejszych budyneczków maleńkich, gdzie jest w zasadzie tylko stół, dwa takie drewniane łóżka i z nich przyjmuje położne. Większość jest też taki zarządzający tym miejscem, jest więcej położnych, jest pani odpowiedzialna za szczepienia. Są bardzo różnego typu, mają część sprzętu, ale są też braki w sprzęcie, ale nie w chęciach i umiejętnościach. Więc my pomagamy nabyć trochę wiedzy, ale też w ramach opcji medycznej podpowiadamy te miejsca, żeby mogli wykorzystywać tę wiedzę, używając sprzętu, który dla nas jest po prostu oczywistością, a tutaj nie produkują problemy z zakupem. To wynikłyby to najpotrzebniejsze rzeczy, które byłyby przydatne w tych wiejskich ośrodkach medycznych tutaj w firmie Fulcini Rawady. Na przykład ostatnią rzeczą, którą w zasadzie zakupujemy na prośbę tych osób, no bo to nie chodzi o to, żebyśmy kupili to, co nam się wydaje, że jest potrzebne. Po konsultacjach z naszym tłumaczem, lekarzem powiedział, że najbardziej potrzebne jest glukometry. Są potrzebne, ponieważ są one tylko w tych największych 9 ośrodkach,
a nie na tych malutkich ośrodkach, co mogłyby spowodować, że będzie wykrywana cukrzyca na przykład kobiet ciężarnych, co jest dość niebezpiecznym stanem. I udało nam się, jesteśmy w trakcie zamawiania 45 glukometrów. Pani współpracuje z miejscowymi położnymi. Co to za osoby, co to za ludzie, z jakim wykształceniem, jak się ubierają, jak się noszą, jacy to ludzie po prostu. Miejscowe położne są bardzo otwarte na wiedzę, bardzo ładnie się ubierają, od razu widać, że to położne, mają poważanie, ponieważ mają dużo większe uprawnienia niż polskie położne. W tych małych sub-centrach działają prawie jak lekarz polecą, chodzą w pięknych czerwonych lądzi, czyli takich tradycyjnych sukienkach birmańskich, spódnicach z zasady birmańskich, na górze mają białą kluczkę, koszulę, są bardzo schudne i wciąż noszą czepki. Wprawdzie tylko białe, nie tak jak kiedyś w Polsce z czerwonym paskiem, ale czepki często bardzo się zdarzają, są bardzo otwarte i chętne do współpracy. Nawiązała Pani jakieś takie bliższe kontakty właśnie z tymi położnymi, z ludźmi, z którymi przychodzi Pani tu pracować? Trochę jest to trudno, ponieważ ja się pojawiam tam w zasadzie trzy razy na sześć tygodni i jest bariera językowa, ale czasami czuć taką mentalną więź z tymi osobami, że dobrze się współpracuje, staram się im zawsze przez tłumacza podziękować za to, za ich wsparcie, bo bez nich na pewno wsparcia językowego i pomocy przy badaniach ciężarnych bym sobie nie dała rady, ponieważ językowa bariera jest dotyczy. Z punktu widzenia europejskiej położnej, czy Pani potrzeba kontynuowania tego projektu skierowanego właśnie na służbę zdrowia, na ochronę medyczną kobiet ciężarnych, dzieci i rawarii? Myślę, że tak, że tu jest pracy jeszcze na kilka dobrych lat z powodu różnicy w pojęciu dezynfekcji, higieny, a to są takie podstawowe rzeczy, żeby nie przekazywać zakażeń, żeby rodziny miały szansę na lepsze życie, bo to, co my robimy w służbie zdrowia, przekłada się ewidentnie na dalsze życie kobiet i dzieci, jeżeli dbamy o podstaw, o higienę. Powiedzmy coś o motywacjach ludzi, którzy pracują na rzecz polskiej misji medycznej, którzy przyjeżdżają do takich krajów z punktu widzenia polskiego, bardzo egzotycznych jak Birma, by tutaj wspierać służbę zdrowia, ochronę medyczną w tym kraju. Ewa Pytarska. Dla mnie ogromną wartością są właśnie ludzie, którzy tworzą ten projekt. To są ludzie, dla których pracujemy i ci ludzie właśnie, którzy wyjeżdżają. Ja cały czas jestem pod wrażeniem i ogromnie wzruszona tym, że jest tyle osób z wykształceniem medycznym, które często mają własne rodziny, małe dzieci, pracują w kilku ośrodkach zdrowia i są w stanie tak zorganizować sobie życie i ten czas, żeby móc pojechać na 4 tygodnie czy dłużej. To naprawdę nie jest łatwe zostawić chociażby rodzinę, czy nie zarabiać przez miesiąc, jeżeli te zarobki zwłaszcza również służby zdrowia w Polsce nie są zbyt wysokie. Siłą napędową tych projektów to są ludzie. Gdy ludzie tworzą misję, to jest działanie, to jest wzajemna relacja między ludźmi, którzy są beneficjentami, są odbiorcami tej pomocy i tymi, którzy ją dają. Dla mnie to jest niesamowity przykład, jak można dobrze spożytkować czas i takich chęci, że my też chcemy pomagać i chcemy się podzielić. A jak z punktu widzenia polskiego, jak z punktu widzenia Polski wygląda właśnie sytuacja tutaj ludzi medycyny, ludzi związanych ze służbą zdrowia, Anna Szydlicz? Tutaj jest zdecydowanie inaczej, chociaż są bardzo poważani ludzie z kręgu medycyny. Jest wiele osób, które nawet kończą studia medyczne, a nie pracując w tym, dalej są traktowani z wielkim szacunkiem ze względu na tytuł jako doktor medycyny czy też weterynarii. To bardzo daje duże poważanie w tym kraju, ale z naszego punktu widzenia wciąż mają dużo trudniejsze warunki pracy. I to jest bardzo miłe, że my, Polacy, którym tak naprawdę się udało, bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że żyjemy w wysoce rozwiniętej Europie, że nam się po prostu bardzo udało i mimo wielu niedogodności pracujemy w dobrych warunkach, że możemy przyjechać tutaj i pomóc ludziom, żeby dążyli do tego, co my już od dawna mamy i żeby mogli zmienić swoją sytuację i swoje życie. A sądzi Pani, że my w Polsce zbyt rzadko mamy świadomość tego, że świat nie wygląda tak naprawdę tak, jak wygląda Europa, że świat nie żyje na takim poziomie, jak żyje Europa? Myślę, że czasami tak. Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, na jakim poziomie może być medycyna gdzie indziej i jakimi rzeczami my się zajmujemy, zwanymi problemami pierwszego świata, jakie mamy czasami wydumane problemy, a jakie są prawdziwe, rzeczywiste problemy dnia codziennego. Nawet nie wyjść lepiej, tylko żeby przeżyć. Szefową polskiej misji medycznej Ewą Piekarską położną Anną Siednik rozmawiał w rangu nie Krzysztof Warenik. Jest pół do siódmej. W krótkim okresie czasu, przy minimalnym zrozumieniu, w skrócie.
Katarzyna Okuńska, zapraszam. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku wstrząsu, do którego doszło wczoraj wieczorem, zginęło 2 górników, a 6 jest jeszcze pod ziemią. Do wstrząsów doszło wczoraj po 21. Rzeczniczka KGHM Polska Miedź Jolanta Piątek powiedziała, że akcja prowadzona jest na długą skalę. Akcja ratownicza trwa. Pod ziemią jest 6 górników. Próbujemy zanim dotrzeć. 9 procentów ratowników się może zmienić różnicą, bo oni też się wymieniają, bo to jest jednak bardzo karkołomne zadanie. Po 5 osób jest w zasadzie. Rzeczniczka podkreśliła, że poszukiwania odbywają się w trudnych warunkach na dużym obszarze. Na razie nie udało się nawiązać kontaktu z zasypanymi. W czasie wstrząsu w jego zasięgu było około 30 osób. 20 doznało obrażeń, w większości lekkich. 3 osoby trafiły do szpitala, jednak w życiu nie zagraża niebezpieczeństwa. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają między innymi zagłosować nad wnioskami opozycji, która chce odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu reformy edukacji. Pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie odbyło się wczoraj. Zakłada on między innymi likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września przyszłego roku. Niewykluczone też, że odbędzie się trzecie czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Później wieczorem posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o podatku VAT. Niemiecki kontrwywiad wykrył w swoich szeregach pracownika podejrzanego o działanie na rzecz radykalnych islamistów. Media podają, że mężczyzna miał nawet planować zamach na siedzibę kontrwywiadu. Dziennikarze telewizji NDR, WDR i gazety Süddeutsche Zeitung ustalili, że zatrzymany to 51-letni mężczyzna urodzony w Hiszpanii, który niedawno przyjął niemieckie obywatelstwo. 2 lata temu przeszedł na islam. W kwietniu został zatrudniony przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki kontrwywiad. Piloci Lufthansa kontynuują protest. Z powodu strajku dziś znowu trzeba było odwołać setki lotów. Tymczasem inni pracownicy linii tracą cierpliwość do protestu prowadzonego przez pilotów. Rozpoczęty wczoraj po zaledwie dwudniowej przerwie strajk pilotów jest już 15 w ciągu 2 lat. Tylko w listopadzie z powodu protestów Lufthansa musiała odwołać 4,5 tysiąca lotów. Fala strajków pilotów zaczyna wywoływać niezadowolenie pozostałych pracowników Lufthansy. Rada pracownicza firmy ostrzegła, że konflikt zagraża istnieniu przedsiębiorstwa i może doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Rada wezwała nawet do manifestacji przeciwko działaniom Związku Zawodowego Pilotów. Każdy dzień strajku kosztuje Lufthansę miliony euro. Tylko dziś z rozkładu wykreślono ponad 800 połączeń, zarówno na krótkich, jak i długich trasach. Piloci Lufthansy domagają się podwyżek. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska powiedziała w swoim wystąpieniu, że dzięki reformie oświatowej przybędzie kilka tysięcy etatów nauczycielskich. Powiedziała, że będzie się tak działo, zostanie się tak w kilku etapach i że ci wszyscy, którzy mają wątpliwości w różnych sprawach, w różnych punktach dotyczących tej reformy, po prostu się mylą. Myślę, że pani minister ze wszystkimi argumentami chciała się zmierzyć. Pytanie, jaka była jakość tego pojedynku, czy przekonała przeciwników reformy. Zacznijmy może od nauczycieli. Powiedzenie, skupienie się na nauczycielach i powiedzenie, że nie stracą oni pracy, a wręcz będzie dodatkowe miejsca pracy, miało być ukłonem w kierunku środowiska nauczycielskiego. Natomiast jest niemal pewne, że te zapowiedzi nie przekonają do środowiska polskiego jako tego głównego ośrodka, który dzisiaj walczy z reformą edukacji w wydaniu pani minister Zalewskiej. A z obecnego czasu zadać pytanie takie systemowe, czy faktycznie reforma edukacji powinna spazować się
tylko i wyłącznie nauczyciele, bo pamiętajmy, że nauczyciele to nie jest jedyna grupa społeczna, która jest zainteresowana edukacją. Oczywiście oni także są ważni, bo oni są ważni, ale jeżeli nie spotkają do tego, że wrócę, ale trzeba pamiętać, że to przede wszystkim ma być dla uczniów, to ma być dla rodziców, to ma być dla całego społeczeństwa. I jeżeli mamy mówić o nauczycielach, a faktycznie powinniśmy o nich mówić, to lepiej nie mówić o tym, że nie będą mieli miejsca pracy, czy nie będą mieli miejsca pracy. To oczywiście jest ważne. Ale mówmy o nauczycielach, o tym, jak zmienić system kształcenia nauczycieli, jak przygotować do szkolenia nauczycieli, bo to od tego, jak nasi nauczyciele będą wykształceni, będą przygotowani do sprawowania tego zawodu, będzie zależało powodzenia jakiejkolwiek reformy. Nie zależy od tego, czy oceniamy kwestię z gimnazjów gimnazjów dobrze czy źle. Jakakolwiek reforma się nie powiedzie, jeżeli nie radykalnie zmienimy sposobu kształcenia nauczycieli, którzy dzisiaj nie są przygotowani. Dodajmy, że przed Sejmem jest demonstracja, pikieta organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie pierwsza, była też, były też dwie duże manifestacje. Była też już jedna pikieta pod Sejmem. Czy reforma spowoduje dalsze wzburzenie środowiska, czy pomału, jak to często bywało, jeśli chodzi o nauczycielskie protesty? Wszyscy przełkną tę pikietę i będą czekać na to, co się stanie. Na pewno jest tak, że Filip Konopczyński w pierwszej fazie postępując już niemal rok tych protestów przeciwko planom reformy, czy może inaczej, kolejnym elementem tej reformy, które społeczeństwo i także nauczyciele poznają. Pierwszą reakcją już było niedowierzanie. Teraz mamy miejsce, teraz widzimy opór. Następnym etapem pewnie będzie jakaś forma radzenia sobie z sytuacji już w takim sposób. Myślę, że rząd i pani minister Zalewska pokazali, może bardziej rząd nawet niż minister Zalewska, pokazali bardzo duży poziom determinacji. Faktycznie jest to spełnianie jednej z obietnic, które pojawiały się podczas kampanii wyborczej, więc tutaj na pewno na pewnym poziomie taka legitymacja demokratyczna istnieje. No i już pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest dobra reforma. I tutaj słusznie mój przedmówca zwrócił uwagę, że jest kilka takich bezpośrednich interesariuszy, którzy jednak tworzą ten ekosystem szkolny. To może proponuję w takim razie zacząć od początku. Na czym ma polegać zmiana według projektu ustaw obu i czy zmiana strukturalna jest rzeczywiście tą najważniejszą sprawą? Zmiana polega na powrocie do modelu szkoły PRL-owskiej, znaczy odejście od tej tradycji, czy z czasów II Rzeczypospolitej, czy prowadzenia po tej tzw. reformie handlowej, której założeniem była właśnie trzystopniowość edukacji. Wiele krytyki skupiło się właśnie na elemencie dzielenia tych etapów edukacyjnych. To jest istotne, ale nie najważniejsze. Wydaje mi się, że to, co jednak jest moim zdaniem największą wadą tego wariantu reformy, to nie jest już to po prostu to, że nazywamy to na przykład pieniądze inwestowanych w budowę szkół, czy przyuczenie nauczycieli do pracy z nadzielistami, no bo to po prostu z perspektywy państwa polskiego to były pieniądze wyrzucone w błoto, w tym sensie, że no jakby nic z tego nie będzie, tak? Wykształciliśmy kilkaset tysięcy ludzi do pracy, przygotowaliśmy programy, wydano masę pieniędzy na poziomie rządowym, samorządowym, ale także prywatnym na budowę infrastruktury. No i nagle się okazało, że to wszystko jest mamatem. To mamy jeden element, ale to, co my zajmiemy najczęściej, no niestety tutaj nie słyszałem już pani minister niczego, co byłoby nawet odniesienie do tego problemu. To jest skrócenie okresu, w którym polski uczeń, czyli młody obywatel, jest przedmiotem powszechnej edukacji. To znaczy ten okres, kiedy państwo każdemu Polakowi, biednemu, zamożnemu, bardziej zdolnemu, niezdolnemu oferuje ten sam program i daje równe szanse. Tak zwaną wiedzę ogólną, podstawę, która potem ma decydować o możliwościach dalszego kształcenia, rozwoju, pracy, zawodu, kariery i tak dalej. Tutaj mamy skrócenie tego o rok. Myślę, że ten argument nie był wystarczająco mocno podnoszony, no bo to nie jest tak mówiła, to policja.
może. Mamy w tej chwili 6 podstawów. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Zacznę biegać. Razem? Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Będziemy mieć. Niektóre postanowienia noworoczne ciągle możesz zrealizować. Wejdź na Golden Line Air. Gdzie pan raz wypadł? To nie chodzi o rok w kursie edukacji w ogóle. Chodziło mi o to, że zamiast 9 lat, które dzieci spędzają razem, czy to zamożne, czy biedniejsze, czy zdanie się czy mniej zdolne, bo jednak był ten przynajmniej nie zawsze przestrzegany niestety obowiązek organizacji. No teraz to będzie 8 lat, czyli rok wcześniej, jeżeli liczymy edukację szkolną, dzieci będą musiały podejmować decyzję o specjalizacji, która odbije się nareszcie ich życia. Czas Polanki jest bardzo zniuansowany i pewnie zabrakło tej całej debaty i kilku godzin wyjaśnić te wszystkie niuanse. Ja bym zwrócił uwagę może na inny element, bo to jest taki element szerszy, nie dotyczący tylko i wyłącznie edukacji. Dotyczy pewnego zaufania do państwa i jego ciągłości. Reforma Michałowskiego wprowadzona w roku 1999, która wprowadzała w życie ten trzystopniowy podział w szkole i wprowadziła gimnazja, była nieprzygotowana i faktycznie pierwsze lata tego gimnazjum były złe. Natomiast jego 6-letnią kadencję. Wysiłkiem polskiego państwa przez kilkanaście lat pracy z podstawami programowym, z czasem nauczycieli, z podwaniem infrastruktury, udało się ten model doprowadzić do takiego stanu, który był zamierzony w momencie reformy na przełomie 20-21 roku. Kiedy doszło do tego momentu, kiedy ten system zaczął już jako taką działać. Całkiem nieźle, do tego teraz wywracamy i to z perspektywy takiej ciągłości państwa jest czymś bardzo negatywnym, dlatego że ten sam grzech, który popełnił minister Hanecko, popełniamy również teraz, to znaczy wówczas programy szkolenia były nieprzygotowane. Dzisiaj także programy szkolenia są nieprzygotowane. To nie wynika z tego, że eksperci ministerstwa są nieprzygotowani, czy nie mają wystarczającej wiedzy. Po prostu nie da tego zrobić w ciągu kilku miesięcy. Pamiętajmy, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, ona będzie przegłosowana w ciągu kilku dni, tak, no bo dzisiaj było pierwsze czytanie. W takim czasowym tempie możemy sobie wyobrazić, że mamy czytania w Sejmie, Senat, może tych poprawki, do Sejmu prezydent podpisze. Staje nam de facto 8-9 miesięcy do rozpoczęcia roku. Ja wiem, że ta zmiana w pełni będzie dopiero w roku 2019, ale to jednak jest bardzo niewiele czasu. Chyba, że dzieci już pójdą z tej nowej, siódmej, ósmej klasy. I jeżeli udało by się, bo w to, że ten format da się odwrócić, to jakby niespecjalnie wierzę, ale jeżeli udało by się pana ministerstwo na etapie prac w parlamencie, aby tę reformę powstrzymać o rok, o dwa, tak powiem, jeszcze co dodamy tu, to wydaje mi się, że to byłby dobre wyjście z tej sytuacji, która uczestniczył w tak zwanych marszach obronie życia. Jako deputowany głosował przeciwko prawu zakazującemu dyskryminacji w pracy ze względu na orientację seksualną. Nie zajmuję się kwestią wiary, tylko patrząc systemowo, bo nie jestem politykiem, staram się patrzeć na polityki publiczne okiem osoby, która napisała doktora do prac edukacyjnych, że my jesteśmy tą tematyką. Wydaje mi się, że jednak taki namysł spokojny dałby lepsze efekty niż takie szybkie wprowadzanie polityczne, bo znowu, ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie udało się odwołać terminarza realizacji mińskiego porozumienia pokojowego przyjętego na początku zeszłego roku. Wciąż jest daleko na przykład do wyborów lokalnych na wschodzie Ukrainy. Jednak zgodnie z ustaleniami Międzynarodowy Czerwony Krzyż ma otrzymać dostęp do więzień w strefie konfliktu i współdziałać przy organizacji wymiany jeńców. Pamiętajmy, że jest duży opór ze strony środowisk katolickich, które jednak zainwestowały w gimnazja wiele środków w ostatnich latach. To też jest kojarzone z Prawem Sprawiedliwości. Gdyby zrobić takie pomożenie badania, to przez wyjeżdżanie Prawa i Sprawiedliwości może niekoniecznie opłaca się tak szybko te gimnazja wygaszać, dlatego słowa wygaszanie nie było przez dwa wywarzali i Bydgoszczy, trzy we Wrocławiu, na pięciu stopniu Gdańsku i Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Likwidacji gimnazjum przez ten czas, kiedy rozmawiano o reformie. I pewnie nie dlatego nawet, że rozmawiano w sposób niedobry, czy rozmawiano słabo, tylko sama niepewność spowodowała, że obywatele pomyśleli sobie, o nie, te zmiany są zbyt głębokie, może lepiej poczekać. Dokładnie mamy powtórkę zeszłego roku z sytuacji z sześciolatkami. To znaczy wówczas również zmiany sojuszowe bardzo szybko rodzice mieli na decyzję. Kilka tygodni, tak naprawdę ta decyzja była dużymi rzecz sztuczna, dlatego że jeżeli rodzice przypomnieli i powiedzieli sobie, że dziecko ma zostać w pierwszej klasie, to ma pójść do drugiej, ale jeżeli większość rodziców w klasie zdecydowała się, że to dziecko zostało w pierwszej klasie, to dla tych dwóch, trzech czy czterech dzieci nie stworzyło się oddzielnego oddziału, czyli de facto były zmuszone do podporządkowania się w większości. Więc
Tak, no właśnie, nie wiadomo było, jak to zareaguje. Nie było nie przekonane, bo to będzie szybko, ale z tym się odpala, myślę, że to też jest niezbyt przemyślany błąd, który się będzie za nami ciągnął, dlatego że ja absolutnie rozumiem cel w postaci wydłużenia kształcenia liceum. To liceum świetnie się niezwykle sprawdziło, można było modyfikować je poprzez zmianę programu kształcenia, można je było wydłużyć do 4 lat, ale gdybyśmy mieli taki model zaznaczany i edukację w wieku 6 lat, mamy 6 lat podstawówki od 6 lat, potem 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, mielibyśmy 13 lat kształcenia, o rok dłużej, wtedy mielibyśmy te 9 lat, o których mówimy tego kształcenia podstawowego, przed przejściem do tego profilowanego liceum, a jednocześnie kończylibyśmy w wieku 19 lat, tak jak obecnie, więc ta jedna zmiana przeciwlatkami, ona pociągnęła za sobą całą lawinę, którą dzisiaj trudno powstrzymać teraz, mimo ogromną reformę struktury, która ma na celu zmianę liceum, ale jednocześnie rozwala kilka innych kroków tej układanki. Grało, ale teraz dostaniemy tabelę i będzie można już czarno na białym pewne rzeczy wyczytać, więc też będziemy dzisiaj wracać do tego tematu w Radio Tok FM. Powiem również, że wczoraj obywatelski projekt ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę skierowany został do dalszych prac do komisji, oczywiście do podkomisji sejmowej do spraw rynku pracy. To jest obywatelski projekt, ten, który mówi, że sklepy w niedzielę mają być zamknięte. Nie do końca wszystkie, ale zdecydowanie na większość sklepów ma być nieczynna według tego projektu w niedzielę. A dzisiaj Rada Ministrów zgłasza na posiedzeniu m.in. projekt nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych. Trochę środowiska prawnicze mają wątpliwości do tych projektowanych zmian. No i też rząd ma się zająć dzisiaj taką programową koncepcją udziału Polski w międzynarodowej wystawie EXPO 2017. Ta wystawa w Astanie też właśnie przy okazji ma być pomysły, mają być szukane pomysły na to, jak wzmacniać współpracę gospodarczą z Kazachstanem i z Azją Centralną. A jeżeli chodzi o Brukselę, za granicę, to Komisja Europejska dzisiaj przedstawi pakiet przepisów, które będą dotyczyły nowego kształtu rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Najpewniej znów skończy się na tym, że będą kolejne jakby odcięcia wsparcia dla węgla. Mają być przedstawiane akcenty, mają dotyczyć przede wszystkim odnawialnych źródeł energii, ale również efektywności energetycznej, no i takiego lepszego zachowania się konsumentów na rynku energetycznym. To czy inaczej, raczej kolejny odwrót, czy kolejny sygnał z Brukseli po Unię o odwrocie od węgla, czyli kierunek zupełnie inny niż ten kierunek, który przyjmuje polski rząd. Bo może być przyjazne gospodarczy program Radio Tok FM. Będą miały takie poczucie czegoś bardzo stabilnego w życiu, które to trwa dłużej niż tylko 6 dzisiejsza. Lat, co daje może na początek tygodnik Polityka, skoro środa, to już można w politykę, politykę już można znaleźć w kioskach. Może tak być. Temat tygodnia to dzisiaj o NGO-sach, o fundacjach pozarządowych, instytucjach pozarządowych. Obywatel może odejść. PiS chce wziąć na krótką smycz organizacje pozarządowe, które są formą samą organizacji obywateli i ich obrony przed władzą. Ma być tak, że właściwie wszystko będzie widoczne z góry i pod i tak czapą rządową, nawet jeżeli organizacja jest pozarządowa. O tym, jak to się zmienia i na czym polega działalność organizacji pozarządowych, dzisiaj Ryszarda Socha w tygodniku Polityka. Również o mniemaniu odzyskanym wciąż słychać o zaostrzaniu walki z przestępczością, z korupcją czy z wyłudzeniami VAT, ale o odbieraniu zysków z tych przestępstw już nie słychać. Choć przypadek mienia jest środkiem karnym, w sprawozdaniach z działalności sądów nie sposób znaleźć danych o praktycznym zastosowaniu tego artykułu. Nie ma, bo sądy niechętnie te kary zasądzają. W ubiegłym roku na ponad 76 tysięcy spraw przepadek korzyści majątkowych orzeczono zaledwie 1,5 tysiąca razy. Sądy nie stosują tego paragrafu, bo wolą udzielać grzywny, wolą dawać grzywny za przestępstwa. O tym, że mienie właściwie mogło być odzyskane, a nie jest często dzisiaj w tygodniku Polityka. No i oczywiście polecam także tekst Joanny Solskiej, przaśne, ale własne, czyli o repolonizowaniu banków wraz z belgijskim przejęciem BKO S.A. repolonizacja banków przekroczy półmetek. Byłby to powód do radości, gdyby przy okazji rząd poprawił błędy poprzedników, a rząd woli jednak popełniać własne błędy, pisze Joanna Solska. I dzisiaj wyjaśnienia, jak to jest z tymi bankami, jak to też wyglądało wcześniej, kiedy
sprywatyzowaliśmy. Problemem może być to, że ci nauczyciele, tych 140 tysięcy nauczycieli, którzy byli w gimnazjach, zakładając nawet, jeżeli chodzi o prasę codzienną, to dziennik Gazeta Prawna pracę, co dzisiaj wiem, że nie jest prawdą, no bo wraz z wejściem wcześniejszego wieku emerytalnego być może właściwie nie ma jednej wizji w rządzie odnośnie reformy służby zdrowia, bo wicepremier Mateusz Morawiecki pisze do ministra Radziwiłła, że jednak prywatna służba zdrowia powinna być zachęcana do inwestowania na rzecz polskiego rynku ochrony zdrowia, a minister Radziwiłł raczej widzi to trochę inaczej. Prywatne szpitale, prywatną opiekę zdrowotną chce zdobyć na trochę boczny tor. Nie będą one miały bowiem szans w starciu z publicznymi placówkami o pieniądze z kontraktów z NFZ. To właśnie do nowo powołanej sieci automatycznie i pozakonkursowo trafiać będzie co najmniej 80% środków z funduszu na leczenie szpitalne. Znowu dwugłosy w rządzie o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. W dzienniku również ogólce na innowacyjność, która zresztą trochę się zmieni po nowym roku, bo przyjęta została wprowadzona mała ustawa o innowacyjności, ale pewne błędy czy pewne wątpliwości z tej ustawy o tej zmiany nie znikną. No i teraz funga niby jest, tylko po prostu nie wiadomo, kiedy z niej skorzystać. Są znowu różne interpretacje. Skarbówka widzi to inaczej. Inaczej widzi to Ministerstwo Finansów, tak, więc znowu kolejny dwugłos i kolejne niejasne przepisy, o których dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza dzisiaj na to, żeby emeryci nie mogli dorabiać, właściwie żeby może trochę mogli, ale tak nie do końca, znaczy mają jakieś limity, emeryci już nie dorobią.